Kochani, witam serdecznie na kanale Radość w Ogrodzie. Rozpoczynamy nowy filmik, na który serdecznie zapraszam. No i kochani, zaczynamy kolejne wysiewy. Dzisiaj sobie tutaj przygotowałam troszkę warzyw, które będę wysiewać. Będę wysiewać je do takich oto małych doniczek. No, nie są takie całkiem małe, ale będę albo rzutowo, albo po prostu po kilka do doniczki. I będę dzisiaj wysiewała tak. Rabarbar. Jest to roślina wieloletnia. Mam już w ogrodzie jedną sadzonkę, ale jakoś tak marnie mi rośnie, więc postanowiłam sobie go wysiać z nasionek. W tamtym roku wysiewałam, ale niestety ślimaki mi go zjadły i nie doczekałam się żadnej sadzonki. Oczywiście wykiełkowały, ale potem ślimaki zrobiły co trzeba i rabarbaru już nie było. Kolejnym warzywem, które będę dzisiaj wysiewać, to są buraki liściowe. Różne odmiany w kolorze białym, czerwonym, no i miks kolorów takie bardzo kolorowe, bardzo ładne. W tamtym roku mi się trafiły żółte, są naprawdę okazałe, są takie bardzo soczyste. Liście możemy sobie wykorzystać do różnych sałatek, jak również użyć tych liści, bo one są bardzo duże, nawet do gołąbków czy jakiegoś innego farszu, którego uzupełnimy tym liściem właśnie. No i buraczki będę dzisiaj wysiewać, buraki liściowe. To mam wszystko nasionka z tamtego roku. No i też będę dzisiaj wysiewać okrę. Okrę mam w dwóch kolorach. To jest moje trzecie podejście do tej roślinki, można powiedzieć. Trzeci sezon to wysiewam. W tamtym sezonie miałam chyba dwie roślinki, ale potem mi zmarniały i nic z tego nie było. Jeszcze nie miałam w swoim ogrodzie na żywo całej okazałej roślinki. Nie próbowałam tych warzyw, nie wiem jak smakują. Jedni chwalą, jedni nie chwalą. Możecie, kochani, w komentarzu napisać, czy okra Wam smakuje i czy doczekaliście się w swoim ogrodzie takiego właśnie warzywa. Ja trzeci raz próbuję, może to już będzie ostatni, z wysiewem właśnie okry. Okry w kolorze czerwonym i zielonym. Bardzo mi się podobają te kwiaty, jak kwitną, dlatego jestem taka zmobilizowana, aby w tym roku również wysiać tą okrę, no i żeby ją zobaczyć na żywo, jak wygląda, bo podobno jest bardzo piękna. No i jeszcze kolejne warzywo, które dzisiaj sobie wysieję, to jest gąbczak walcowaty. To jest taka roślinka na te suche gąbki, mogę Wam tutaj przeczytać. Jest to jednoroczne tnącze. Pędy mogą osiągać do 2 metrów długości. Owoce są zielone, walcowate, podobne do ogórka. Z dojrzałych owoców uzyskuje się naturalną gąbkę kąpielową do obsadzenia ogrodzeń, altan i pergoli. I powiem Wam, to mam nowe nasionka, ale w tamtym roku wysiewałam. Wysiałam sobie trochę za późno i wzeszły mi i były fajne. Kto oglądał moje filmiki w tamtym sezonie, na którymś filmiku na pewno pokazywałam Wam, jak wygląda roślinka tego właśnie gąbczaka walcowatego. Jest podobna do ogórka. Mi zakwitła na żółte kwiaty, ale niestety potem już z tego nic nie było, bo po prostu było za zimno. Więc w tym roku szybciej wysiewam tego gąbczaka, aby doczekać się właśnie tych owoców, można powiedzieć, tych gąbek. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wygląda imponująco, bardzo mnie to ciekawi. Powiem Wam w ogóle, że mnie zawsze interesują takie warzywa, jakieś takie niedoceniane, zapomniane, o których warto wspomnieć w filmach, pokazać Wam. Może nie wszyscy je znacie, ale właśnie przez to, że Wam je pokazuję, może ktoś się również zdecyduje właśnie na przykład na wysiew takiego gąbczaka albo właśnie takiej okry. Więc kochani, dość gadania, zabieramy się za wysiew warzyw. Troszkę ich tutaj mamy, ja sobie to pozbieram. No i wypełnię sobie doniczki ziemią.
ziemią taką uniwersalną. Nie będę już tutaj dodawać perlitu, tylko tak sobie wysypię. Nie wiem, ile ich użyję, tych doniczek, czy wszystkie. No i oczywiście trzeba jeszcze podpisać. Będę podpisywać, nie będę używać znaczników. No bo tych znaczników na wszystko też nie wystarcza. Więc sypiemy ziemię i wysiewamy. No i uzupełniamy doniczki wszystkie ziemią. Mam tutaj ziemię taką uniwersalną z worka, ale powiem Wam, kupiłam z innej firmy i jakaś ta ziemia jest nieciekawa, dlatego że jest jakaś taka bardzo sucha. Muszę ją tutaj dobrze podlać przed wysiewem. No i oczywiście potem też dość mocno podlać na tacce, żeby ta ziemia nasiąkła. Jest taka bardzo sypka. No i kolejne doniczki. Nie wiem, ile mi ich tutaj wyjdzie, tych doniczek, ale z 7 na pewno. Już niebawem będziemy wysiewać arbuzy. Będę również jeszcze wysiewać ogórek szklarniowy, choć mam na parapecie 3 sadzoneczki, które wysiewałam już jakiś czas temu. Powolutku sobie rosną. Ogórek szklarniowy, nie gruntowy, tylko ten szklarniowy, który szybciej powędruje do szklarni. Mam nadzieję, że pogoda się zmieni i będzie dużo cieplej, że te chłodne noce już minęły. No i mamy 7, ale jeszcze sobie tutaj chyba wszystkie wysypię już ziemią. Możecie, kochani, napisać w komentarzu, jak Wam idą prace ogrodowe. Czy porobiliście sobie już te pierwsze porządki w ogrodzie, czy jeszcze czekacie na lepszą pogodę? Jest tej pracy bardzo dużo, bardzo dużo, żeby wszystko uporządkować, ale nie ma się co śpieszyć. Róbmy na tyle, ile mamy siły, ile nam zdrowie pozwala, żeby się po prostu od początku sezonu nie przemęczyć, przepracować, żeby mieć siłę na cały sezon, a nie tylko na pierwsze dni. Powiem Wam, ja ostatnio właśnie obcinałam trawy ozdobne. No i trawy ozdobne są ładne w ogrodzie, one mi się bardzo podobają, ale obcinanie tych traw to jest, no, nie lada zadanie i jeszcze wielki minus, że one się wszędzie sypią. Te wszystkie takie słomiane części są na całym ogrodzie, można powiedzieć, jak przytniemy trawy. Więc też mają swoje wady. Dobrze, ziemia jest. Teraz zabieramy się za podlanie. I może najpierw sobie podpiszę, bo potem te doniczki ciężko się opisuje. Więc zaczynamy od tego gąbczaka walcowatego. Myślę, że przeznaczę sobie na niego tutaj jedną doniczkę, ale zrobię sobie 2 otworki i 2 nasionka sobie wysieję. Zobaczymy, jak wzejdą, to będzie fajnie. Jak nie wzejdą, to jeszcze raz sobie wysieję troszkę później. Więc piszemy gąbczak. I zobaczmy, jakie ma nasionka. Wygląda jak ogórek, jak cukinia, można powiedzieć. Nasionka są czarne. Można powiedzieć, zobaczcie, takie. Nawet jak nasionka od arbuza wyglądają dość duże. Więc tak, pryskamy. Robimy otworki.
Bardzo jest taka puszysta ta ziemia. Przykrywamy. No i mamy pierwszego gąbczaka wysianego. Zabieramy się za kolejne warzywko. Oczywiście sobie to potem wszystko porządnie podleję tutaj na tackę, żeby ziemia nasiąkła z dołu, nie tylko z góry. Z góry tylko tak teraz, chwilowo. Kolejne weźmiemy sobie rabarbar. Rabarbar z imieniem Wiktoria. Zobaczmy nasionka rabarbaru. Są dość sporych rozmiarów. Już sobie tutaj jeszcze zaznaczę. No i piszemy rabarbar. No i zobaczmy te nasionka, bo Wam jeszcze nie pokazałam, ale myślę, że każdy wie, jak wyglądają nasionka rabarbaru. Są dość duże. Ja sobie tutaj trzy nasionka dam. Później jak wykiełkują, to przeniosę sobie każdy do osobnej doniczki. Bo wiecie, jak z tymi nasionami jest. Nie wszystkie kiełkują. I nie warto nieraz jednego nasionka tylko dawać, bo nie wiemy, czy akurat nam to nasionko zejdzie. Tak, mamy rabarbar. No i pryskamy. I przechodzimy dalej. Teraz sobie wysiejemy okrę. Okrę może sobie wysieję, no tak, w dwóch starczy, w dwóch i tutaj będę miała na buraki liściowe po dwa. Czyli tutaj będzie okra. No i będzie okra zielona i okra ta taka bordowa, można powiedzieć. Czyli piszemy. No, tak sobie podpiszę. Możecie, kochani, w komentarzu napisać, co wolicie bardziej, czy podpisywać doniczki markerami, czy jednak dawać znaczniki do wysianych roślinek. Ja Wam powiem tak, jest różnie. Na przykład jak mamy małe znaczniki, no to fajnie, ale jak mamy te duże, wysokie znaczniki, no to potem one nam tutaj zasłaniają światło. Więc nieraz chyba warto napisać na doniczce, zawsze to możemy zmazać zmywaczem do paznokci, czy po prostu skreślić, że już tego tutaj nie mamy, no i wykorzystać doniczkę po raz kolejny. Wysiewamy okrę. I wysieję sobie tutaj po trzy, powiem Wam, zrobimy trzy otworki i tutaj, i tu. No bo chcę, żeby po prostu pozyskać tą roślinkę. Żeby mieć pewność, że one wykiełkują. Czyli zobaczmy, jakie ma nasionka okra. Wow, zobaczcie, takie. Już zapomniałam, a one wyglądają jak fasolki. No, ale weźmiemy tylko trzy. W razie jak mi nic nie wykiełkuje, to jeszcze sobie wezmę na wacik te nasionka do podkiełkowania, żeby pozyskać tą roślinkę. Mamy te odmiany czerwonej, teraz zielona okra. Tak samo wygląda. No i wysiewamy trzy. No i jeszcze sobie zaraz sprawdzę, jaką mam datę ważności na tych nasionach. Tu nie są już jakieś przeterminowane, a są, widzicie, do 2023 roku, więc może być problem z wykiełkowaniem. Zobaczymy. A te jeszcze mam do tego końca roku, więc jest szansa, że coś wykiełkuje lub nic. Wielka niewiadoma. Dobrze.
Podlewamy z góry. No i mamy okrę wysianą. No i przyszła pora teraz na wysiew buraków liściowych. I tak się dobrze składa, że mamy 6 doniczek. Jednak to przeliczyłam dobrze. No i po dwie doniczki do każdej odmiany. Zaczniemy sobie od tej kolorowej. Burak liściowy kolorowy. Mam nadzieję, że mi się trafi ten pomarańczowy kolorek. No, jeszcze go nie miałam. Więc piszemy burak liściowy kolorowy. I tutaj też. No i wysiewamy. Możecie napisać w komentarzu, czy wysiewacie też buraki liściowe. Niekoniecznie wszyscy lubią buraki liściowe. Ja sobie tutaj zrobię po cztery otworki do... I powiem Wam, jak wykiełkuję, to nie będę długo trzymać na parapecie, tylko chwilę, a potem przeniosę sobie już do szklarni. Takie mamy nasionka. Możemy zauważyć niektóre jasne, niektóre ciemne. I tyle możemy odróżnić. Więc sobie weźmiemy jasne i ciemne. Burak liściowy również może Wam przezimować. Ja któregoś czasu miałam w szklarni i mi przezimował. No i mamy wysiane. Podlewamy. No i odstawiamy sobie na bok. Bierzemy następne. Następne to będą te białe buraczki liściowe. Tych może sobie wysieję po dwa. Aż tak dużo tego nie potrzebuję. Burak liściowy biały. No i tylko sobie zrobimy po dwa otworki. No bo tego wszystkiego nie pomieszczę potem. A wiadomo, fajnie się wysiewa, ale potem znaleźć miejsce dla tych wszystkich warzyw to jest problem. Nasionka są takie, troszkę większe niż tam poprzednich. Wysiewamy biały buraczek liściowy. No a jeszcze za jakiś czas będziemy również wysiewać buraki. Takie normalne buraki czerwone. Nie wiem, czy będę robić rozsadę, czy będę bezpośrednio wysiewać do gruntu, czy do szklarni. To jeszcze się zastanowię. No i zostały nam ostatnie wysiewy w dzisiejszym odcinku. I zostały nam czerwone buraczki liściowe, czyli inaczej zwana botwinka. Można zrobić sobie właśnie pyszną zupkę z botwinki, ale u mnie raczej tego nie chcą jeść. To by nigdy nie przeszło, więc ja bardziej na pozyskanie tych liści tak do sałatki, czy po prostu tak do schrupania, do zjedzenia. Burak liściowy czerwony.
No i tutaj też sobie wysieję po dwa otworki do doniczki. Jak coś nie wzejdzie, to oczywiście będę powtarzać wysiew. Kuraczki. No i wysiewamy. Ja mam w tym roku mam zakupione takie nasionka żółtego buraka, takiego gruntowego, okrągłego. Jestem bardzo ciekawa, bo jak będzie smakować żółty burak korzeniowy, tak. No i podlewamy. No i mamy, kochani, wszystko wysiane, i buraki liściowe, i okra, i gąbczak nawet. No i wszystko. No i wędruję znowu na okno, na parapet, ale przed tym jeszcze tutaj sobie wyleję wodę na tackę i wszystko tutaj podleję porządnie od dołu, dlatego że ta ziemia jest taka strasznie sucha. Myślę, że tyle wystarczy. Za chwileczkę to każdy pojemniczek wciągnie spod spodu. I będziemy czekać, aż nam tutaj coś wykiełkuje. Kochani, na dzisiaj to już wszystko. Życzę Wam miłego dnia. Żegnam się z Wami. No i oczywiście Wam życzę udanych wysiewów. Pochwalcie się, co tam jeszcze wysiewacie w swoich rozsadnikach, w domach. Czy Wam się to wszystko mieści na parapecie? Jakoś to musimy pomieścić jeszcze jakiś czas, a potem wszystko powędruje do ogrodu i będziemy się z tego cieszyć, smakować, bo ja już czekam na te warzywa takie prosto ze swojego ogródka. Nie takie ze sklepu, ale właśnie z ogrodu, które sami wysialiśmy, które sami pielęgnowaliśmy, no i które nam się potem odwdzięczają tym przepysznym smakiem. Kochani, do zobaczenia, do następnego filmiku. Pa, pa, pa.